kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę z, mam nadzieję, krótkim filmikiem i dość treściwym. Być może z delikatną przestrogą, doradzeniem wam, jakiego produktu unikać lub uważać na niego. Pamiętajcie, że to oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia i być może komuś ten produkt w 100% przypadnie do gustu. Będę mówiła tutaj o bazie pod makijaż z L'Oreala Studio Secret Anti Shine i generalnie to jest produkt, który ma nam przygotować twarz do idealnego makijażu i utrzymać jego matowe wykończenie w sposób idealny. Produkt jest drogi. Nie chcę was wprowadzić w błąd, więc tutaj teraz wam się wyświetla cena. I na pewno, tak jak patrzyłam w drogeriach, nie kupiłabym tego produktu za tą cenę i nie wiem, czy kupiłabym go w ogóle za jakiekolwiek pieniądze. Słuchajcie, taka historia ze świąt, które mieliśmy niedawno. Ja chciałam mieć idealny makijaż, taki wiecie, taki perfekcyjny i długotrwały. Więc miałam ten produkt, jego jeszcze nigdy nie użyłam, więc stwierdziłam, a spróbuję, jeżeli będzie fajny, to mi ekstra przytrzyma cały makijaż, cały dzień i będzie super. No, nałożyłam tą bazę na całą twarz, oczywiście w małych ilościach. Ta baza jest w takiej konsystencji żelowej. I to jest nic innego jak po prostu silikon. Ja to tak odbieram, bo przepięknie wygładza skórę, gładka, taka jedwabista skóra, po prostu cudo. Ja jak nałożyłam samą tą bazę, to byłam tak zachwycona, że po prostu byłam w szoku. No i na to nałożyłam mój podkład, który jest moim takim pewniakiem, czyli Make Up For Ever HD. Kolor mam tam idealnie dobrany. A z tą bazą tak mi bardzo zoksydował, tak bardzo przyciemniał cały, że byłam w szoku. Ale to przyciemnienie jakoś tam przeżyłam, ponieważ bardzo mocno oświetliłam okolice pod oczami. Zresztą możecie to zobaczyć w stroju dnia, tutaj wam dam odnośnik. I generalnie rzecz biorąc, oprócz tego, że cały podkład mi mocno ściemniał, to jeszcze po 2 godzinach czułam, że pod podkładem rodzą mi się potwory. Naprawdę, słuchajcie, tak jak miałam idealną cerę, bo wyprowadziłam ją w 100% z moich wyprysków i niedoskonałości, tak po prostu po 2 godzinach ja już czułam, że tutaj mam jakieś wypryski, że tutaj mi się coś zaczyna robić, że przy ustach coś mi zaczyna, wiecie, tak robić. Kiedy przyszłam do domu i ściągnęłam cały makijaż, to byłam w tak silnym szoku, bo tutaj na czole ja tak naprawdę nie miałam podkładu, tylko tłuszcz razem z kolorem podkładu. Po prostu tak bardzo podkład mi zjechał, jak nigdy w życiu żaden podkład. Naprawdę nawet ostatnio miałam sytuację z mineralnym podkładem z Lili Lolo, który też mi trochę zjechał, ale nie aż tak. Wiecie, po prostu cała ta strefa po prostu tak zjechała i było tak
Okropne. Zresztą nie tylko czoło, ale też nos. Policzki jako tako się trzymały, bo wydaje mi się, że ilość rzeczy na policzkach jakoś tam przyhamowała, bo był puder, był róż, więc być może to jakoś tam wpłynęło. Ale słuchajcie, jestem pewna w 100%, że to jest niestety wina tego produktu. Niestety mówię to z wielkim bólem, bo myślałam, że to będzie produkt takie, wiecie, na specjalne okazje. I szykuje mi się ślub w wakacje mojego brata. I ja sobie ten produkt zostawiłam specjalnie, nie otwierałam, bo szykowałam się na to, że zrobię sobie taki idealny makijaż na ślub. I teraz wiem, że gdybym to zrobiła, to bardzo, ale to bardzo bym żałowała, bo na pewno nie wytrzymałbym mi całej nocy makijaż, a zdjęcia byłyby raczej mocno tragiczne. Jeżeli poszukujecie dobrej bazy pod makijaż, to raczej Wam nie polecam tej z L'Oreala. Dajcie znać, czy mieliście styczność z tym. Ja mam tą wersję przeźroczystą, wiem o tym, że jeszcze jest taka różowawa, zielona, chyba jeszcze żółta jest. Więc nie wiem, jak one się zachowują, ale jeżeli chodzi o tą bazę, no nic dobrego o niej nie mogę powiedzieć i szczerze mówiąc nie wiem nawet, co z nią zrobić, bo jeżeli moim siostrom wyskoczy tyle pryszczy i zaskórników, co mi, to zrobię im tylko, wiecie, taki średni prezent. No, więc tak naprawdę ogólnie rzecz biorąc jestem prawie że na nie, chyba że na bardzo krótko nakładacie makijaż i chcecie, żeby on naprawdę fajnie wyglądał. Na dłuższą metę niestety ten produkt nie zdaje egzaminu. Po 2 godzinach praktycznie już się błyszczałam, więc żadnego anti-shine'a tutaj nie widzę dzięki temu produktowi. Więc no, to by było chyba tyle. Nie lubię takich sytuacji, bo wiecie, no człowiek się jednak zraża do marki, jaka to by nie była marka. No, a jednak L'Oreal jest taką firmą dość znaną, zacną i lubianą. Więc to temu produktowi mówię niestety goodbye, ale mam nadzieję, że znajdzie jakiegoś właściciela, który będzie z niego zadowolony. No i to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Czekam na Wasze komentarze a propos tego, tej bazy pod makijaż. Dajcie znać, jak ona na Was działa, czy Was zapchała, czy rzeczywiście robiła efekt matowej skóry, czy tak jak mnie z Was właśnie zatkało i wyszło Wam mnóstwo nieprzyjaciół. Czekam na Wasze opinie i no i mam nadzieję, że pogadamy chwilę o tym produkcie. Pamiętajcie o kciukach w górę, jeżeli filmik Wam się podobał, oraz zostawiajcie komentarze. Jest mi bardzo miło z Wami sobie pogadać właśnie w komentarzach, bo dzięki temu możemy się bliżej poznać i wymienić różne opinie na tak wiele tematów. No i to by było tyle. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Pa, pa.